Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na dosyć nietypowy filmik. Miał dzisiaj wpaść na kanał nowy test, jednakże rzecz, którą miałam przetestować, jeszcze nie przyszła. Ale spokojnie, wyniki rozdania na żel z CBD będą właśnie w tym odcinku, żebyście nie czuli się i nie byli pokrzywdzeni. Dzisiaj zapraszam Was do bardzo popularnego ostatnio sklepu Action, który być może nie kojarzy Wam się z jeździectwem, jednak dzisiaj pokażę Wam, że można tam znaleźć całkiem sporo zamienników produktów jeździeckich w dużo niższych cenach. W tym filmiku przedstawię Wam moje propozycje takich rzeczy, porównamy je sobie z produktami, które można by było kupić w sklepach jeździeckich, czasami są one identyczne i zrobimy sobie również wykaz cen, czyli co jest tańsze i o ile. Aha, no i wspomnę tylko, że filmik nie jest sponsorowany przez Action. Po prostu postanowiłam tam wbić i poszukać rzeczy, które można by zastąpić jeździecko. Zanim przejdę jednak do tematu odcinka, to chciałabym Was zachęcić do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodoba. I zapraszam też na wyniki rozdania na żel CBD. I bardzo miło jest mi ogłosić, że spośród wielu komentarzy bardzo interesujących, niestety musiałam wybrać tylko jeden. Wytypowałam ten, który możecie aktualnie zobaczyć na ekranie. Osobę, która zwyciężyła, zapraszam do kontaktu mailowego na maila, który pojawia się gdzieś tutaj na dole. Serdecznie gratuluję i zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików z testów, abyście również mogli coś sobie zgarnąć do testowania. A teraz już lecimy do Action. Przede wszystkim zacznijmy sobie od takiego produktu, którego jest naprawdę pełno do wyboru w Action, czyli pudełka, w których można przygotować dietę pudełkową dla swojego konia. Do wyboru w tym sklepie było naprawdę pełno pudełek o różnych wymiarach, z różnymi pokrywkami i ja chyba najpraktyczniejsze, które znalazłam, to takie z zatrzaskowymi pokrywkami. Nawet już jedno takie na testy sobie kupiłam do własnego użytku i powiem Wam, że sprawdza mi się naprawdę fajnie, jest to wygodne. Zwłaszcza, że niestety połowa moich pudełek jeździeckich dosyć szybko się połamała, a konkretnie chodzi mi o pokrywki. I stało się to w zimę, ponieważ one jakby zamarzają i kiedy się je otwierało, to one się najzwyczajniej w świecie łamały. A kiedy jest takie pudełko z pokrywką na zatrzask, to nie ma takiego problemu. Takie 6,5-litrowe pudełko z Action, które zmieści już solidną dawkę jedzenia, kupicie za dokładnie 9,95. Za to analogiczne, a nawet mniejsze, bo 5-litrowe pudełko z pokrywką ze sklepu jeździeckiego kosztuje już 42 zł, więc jest to duża oszczędność, jeśli na przykład potrzebujemy większej ilości pudełek niż dajmy na to na 2. A nawet jeśli planujemy kupić tylko 2, to i tak jest to ogromna przebitka. I mimo, że nie są to pudełka identyczne, to myślę, że podobnie, a nawet i bardziej funkcjonalne są te z Action. Nadchodzi czas na mycie koni. A jak mycie, to i szampon, i też czasem różne akcesoria, takie jak na przykład rękawica do mycia konia z takimi frędzelkami, z jakąś gąbeczką. Wiecie, po prostu nakładacie na rękę i myjecie tym konia szuru-buru. No to takie rękawice w sklepach jeździeckich wahają się w naprawdę różnych cenach, ale wzięłam taką najtańszą za 25 zł, choć widziałam nawet i takie za 100. Podejrzewam, że one są po prostu z jakiegoś innego materiału. Ale czy na pewno myją lepiej i są warte swojej ceny? No dobra, nieważne. Zgadnijcie, za ile można kupić analogiczną rękawicę, tylko przeznaczoną do mycia samochodu. Action wydacie na nią dokładnie 8 zł oraz 85 groszy. A wydaje mi się, że funkcjonalność jest dokładnie taka sama. Aha, no i taka mała ciekawostka, jeśli lubicie wegańskie słodycze, to w Action są dwa rodzaje wegańskich ciasteczek do wyboru z nadzieniem migdałowym oraz brzoskwiniowym albo morelowym, nigdy nie pamiętam. Polecam je bardzo, bo są smaczne i tanie. W Action macie również do wyboru bardzo dużą ilość lampek LED-owych, które można zamocować na różne sposoby i są również na różne sposoby zasilane. Taki fajny zestawik trzech lampek, który ja znalazłam w tym sklepie, kosztował
13,90. I tutaj niestety ciężko mi jest porównać dokładnie, ponieważ nie istnieją żadne dedykowane lampki do na przykład paki jeździeckiej, ale z tego co się zorientowałam, to w jednej z wiodących marek, które produkują paki jeździeckie, usługa dołożenia oświetlenia LED-owego to jest praktycznie 1000 zł więcej. Ja rozumiem, że wykonanie czy też jakość tych lampek może być lepsze, ale nawet jeśli kupicie w takim Action 20 zestawów lampek, to wyjdzie to zdecydowanie taniej, a możecie sobie skonfigurować to oświetlenie dokładnie tak, jak macie ochotę i tak, jak chcecie. Na pewno jest to zdecydowanie bardziej ekonomiczna opcja, ale uwaga, tu zaznaczam, że nie wrzucam tych cen do ostatecznego podsumowania, ponieważ ciężko mi powiedzieć, jakie rozwiązania są zastosowane w tych pakach. Jest tam po prostu napisane, że jest to oświetlenie LED-owe. I teraz już chyba klasyk, czyli skrzynka narzędziowa. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że to jest praktycznie to samo, co skrzynki jeździeckie, tylko te jeździeckie są w bardziej fancy kolorach i tym w zasadzie się różnią. Może ewentualnie ułożeniem przegródek, ale myślę, że taka przebitka cenowa nie jest tego warta. Ponieważ dużą skrzynkę narzędziową z Action kupicie za 36,99 zł, zaś skrzynkę o podobnych, a nawet troszkę mniejszych wymiarach ze sklepu jeździeckiego kupicie już za 100 lub 120 zł. Tutaj ceny się wahają w zależności od promocji i od marki. Czy opłaca się kupować jeździecką? Zdecydowanie nie. Tak jak mówiłam, sezon na mycie koni się zbliża, a co za tym idzie, warto mieć odpowiednią końcówkę do węża, która sprawi, że ten zraszacz będzie równomiernie psikał na konia. Wiecie o co chodzi, że nie będzie trzeba lać bezpośrednio z węża i kombinować z tym paluchem. Dwie końcówki do węża w Action kosztują 22,99 zł za cały zestaw. Zaś dedykowana jeździecka końcówka do węża, nie taka z pojemniczkiem na mydło, umówmy się, kosztuje 22 zł, ale za jedną sztukę. Czyli jeśli chcielibyśmy kupić dwie, to musielibyśmy wydać już 44 zł. A teraz, moi drodzy, taki mały, zabawny hit, bo znalazłam coś, co wygląda dosłownie identycznie, tak jak produkt jeździecki. A mowa tutaj konkretnie o łopatce, która chyba jest ogrodowa, nie ma żadnego konkretnego przeznaczenia w Action. I ta łopatka od razu na pierwszy rzut oka przypomniała mi o pewnym jeździeckim produkcie, który zwany jest miarką do paszy. Taka łopatka w Action kosztuje 7,99, zaś identyczna łopatka, tylko że w innym kolorze, z Waldhausena kosztuje już 26 zł. To prawie 20 zł przebitki. Teraz przejdźmy do takiej ciekawostki. Czasami jak wracamy ze stajni, to po prostu najzwyczajniej w świecie zapijmy. No, śmierdzimy koniem, gównem, amoniakiem. Czasem chcemy na szybko się odświeżyć albo po prostu włożyć te ciuchy do szafy i jeszcze ich nie prać po jednym użyciu. I do tego fajnie sprawdzi się odświeżacz do ubrań. Taki odświeżacz w Action złapiecie za 6,89 zł. Dedykowany odświeżacz do kasków oraz butów sportowych kosztuje 19,50 zł. I mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że ten odświeżacz z Action jak najbardziej również można użyć do wnętrza kasku albo do butów i również świetnie się sprawdzi. Ale nie testowałam tego drugiego produktu, mam tylko ten z Action, więc nie wypowiadam się na 100%, ale spróbować warto, bo przebitka cenowa również jest całkiem spora. I teraz coś, co nazwałabym trochę kombinatorstwem, ale również byciem oszczędnym. Znalazłam w Action takie okłady chłodzące, które wkładacie do zamrażarki, a później możecie nałożyć na jakieś bolesne, napuchnięte miejsce. Wiecie o co chodzi. Taki okład kosztuje 9,95 zł w Action, zaś produkt jeździecki, który jest okładem chłodzącym w kształcie ochraniacza na nogę, kosztuje 115 zł. 115 zł. Naprawdę zastanawia mnie, co myślą sobie ludzie, którzy kupują to, zamiast po prostu wziąć jeden lub dwa okłady, założyć na nogę i spiąć to rzepem. Przecież to wychodzi na to samo, a jaka oszczędność! I może nie jest to dokładnie ten sam produkt, ale przecież można go użyć właśnie w taki sposób i oszczędzić
no nie całą stówkę. Teraz coś, co jest w wiecznym poszukiwaniu przez koniarzy, czyli dobre, duże pudło na paszę. 80-litrowe pudełko z pokrywką w Action znajdziecie za 49 zł. Co jest całkiem słuszną ceną. W podobnych cenach były te słynne pudełka z Ikei, ale z tego co się orientowałam jakiś czas temu, to ciężko było je zdobyć. Warto wypróbować te z Action, ponieważ dedykowane pudełko na paszę dla koni kosztuje 175 zł za 75-litrowe pudło, więc 5 litrów mniej. Być może jakość jest inna, na pewno to pudło, które Wam prezentuję, jest ciemne, a to z Action jest jasne. Jeśli trzymać paszę w pomieszczeniu, w którym nie ma jakiegoś wielkiego dostępu do słońca i jest to w miarę zacienione miejsce, to wydaje mi się, że przezroczyste pudełko też powinno dać radę. A jeśli nie, to nawet za tą ponad stówkę oszczędności pomalowałabym je po prostu sprayem od zewnątrz. I teraz opowiem Wam o kolejnej rzeczy, której nie wrzucę do tego podsumowania ostatecznych oszczędności Action versus produkty jeździeckie, ponieważ nie jest to dokładnie ta sama rzecz, ale myślę, że to taki fajny produkt do wspomnienia, że coś takiego istnieje. I jeżeli ktoś szuka zamiennika na jakiś czas, albo nie ma dużo sprzętu, albo nie musi zamykać sprzętu na kłódkę, to jest to fajna opcja. Bo jest w Action taki duży, wysoki organizer z naprawdę sporymi szufladkami i kosztuje on 74,95 zł. Kiedy podejrzewam, że szafeczkę jeździecką o podobnych wymiarach, do której nie zmieścimy siodła, tylko taki standardowy sprzęt jeździecki, kupimy za no jakieś 500 zł. Co prawda jedno można zamykać, drugie nie. Jedno jest metalowe, a drugie plastikowe, więc to są zasadnicze różnice. Dlatego nie będę tego umieszczać w podsumowaniu. Ale jeśli ktoś ma na przykład stajnię przydomową, albo potrzebuje tylko takiego organizera, nie konkretnej szafki jeździeckiej, to myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie. I ostatnia rzecz, o której nie mogłam nie wspomnieć, to są wszelkiej maści szczotki. Przede wszystkim te twarde, które można użyć do kopyt. Najtańsza szczotka, taka twarda, którą można by użyć do kopyt, jaką znalazłam w Action, kosztowała 1,95 zł, ale nie przesadzajmy, bo ona była trochę mała, troszkę giętka. Średnio one kosztowały około 3 zł. Za to bardzo podobna szczotka z rączką z Yorka kosztowała już 25 zł. Jest różnica? Jak najbardziej. Czy tej szczotki z Action za 3 zł nie da się używać do kopyt? No oczywiście, że się da. Więc po co przepłacać? Dobrze, moi drodzy, chyba już przechodzimy do podsumowania. Jeszcze wcześniej tylko poproszę Was w komentarzach, że jeśli macie jakieś pomysły na takie rzeczy z Action i macie takie rady, że można zaoszczędzić, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Pewnie niektórym osobom się przyda, na przykład mi. A teraz przejdźmy do podsumowania cen. Za koszyk tanich rozwiązań jeździeckich w Action zapłacimy, uwaga, uwaga, około 155 zł. Za to w jeździeckich wersjach, gdzie część produktów była bardzo podobna lub identyczna do tych niejeździeckich, będziemy musieli już zapłacić 590 zł, czyli 435 zł więcej. To już robi różnicę. I wiadomo, często kupuje się rzeczy jeździeckie, bo na przykład odpowiadają nam estetyką lub są troszkę lepszej jakości wykonania, choć to nie jest taką zasadą, ale jeśli ktoś potrzebuje z jakichś powodów budżetowych rozwiązań albo po prostu nie lubi przepłacać i taka jakość mu jak najbardziej wystarczy za dane produkty, a te, które dzisiaj wymieniłam, wcale nie muszą być jakiejś zniewalającej jakości, aby były funkcjonalne i w porządku do użycia w stajni, to myślę, że w Action bez problemu da się zaopatrzyć takie jeździecko, niejeździeckie produkty. I to z mojej strony byłoby na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że poprawił Wam humor i Wam się również przyda. Dajcie też znać, co sądzicie o sklepie Action, czy już tam coś kupowaliście. Ja przypominam o kodach rabatowych, które znajdziecie w opisie. One są do różnych sklepów oraz usług jeździeckich. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. I zapraszam też Was na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!